Jedni kochają przyrodę, chodzą na spacery, do parku, inni chodzą na ryby, tak jak tutaj nasz gospodarz, a jeszcze inni kochają działki. Czym dla was są te działki? No, dla nas to jest drugie życie poza domem. Czyli co, gdyby nie było tej działki, to... Bym oszalała chyba. Coż robić popołudniami? No właśnie, działeczka jest wypielęgnowana. Do czego ona służy? Czy tylko do rekreacji, czy również jest jakimś źródłem, no na przykład nowalijek i tak dalej? No, przede wszystkim kwiatki, troszkę warzyw, ogóreczki, cebulka, czosnek, co tam jeszcze sadzimy, selerek, porek. Tak, na swoje potrzeby. Druga sprawa, żeby się chociaż trochę poruszać przy pieleniu. Ale ruszać się można, na przykład siąść na rower, pojechać gdzieś, coś takiego. No ale to takie fajne, bo tak na kolanach człowiek pełza. Tu można odpocząć, poleżeć. No dobra, z tego co ja wiem, to bardzo lubisz łowić ryby. I co bardziej kochasz, działkę czy ryby? No właściwie to działkę, nie, bo ryby to tak dodatkowo. Masz szczęście. Ile czasu spędzacie na działce? Oj, dużo. Jak jest pogoda, to można powiedzieć, że cały czas. Oprócz całymi tego, że dniami, siedzimy... Jak jest pogoda, no, ciepło, to siedzimy i kilka dni tutaj. No tak, ale działka to jest kilka tygodni, kilka miesięcy, można powiedzieć, a reszta roku? Oj, to ciężko. Jesień, zima, wiosna, to już tak z sąsiadami rozmawiamy, że już tak jak przedwiośnie, to czekamy, kiedy w końcu można będzie wyjść. A w tym roku trochę było później, bo trochę zimno było. W marcu parę dni trochę ciepłego, ale później jednak chłodno było, nie za bardzo było. Można wyjść, było, żeby popracować. Czy działka to jest drogie hobby? Inaczej, co droższe, ryby czy działka? ryby droższe. No tak, ale ryby... Trzeba jakiś kołowrotek kupić, jakąś wędkę. Tak, tak, ale... kartę opłacić. No tak, ale ryby to jest jeszcze korzyść z patelni. Jak się złowi, oczywiście. Są takie... Nie, no trochę złowić, to złowią tam jakichś tych małych patelniaczków chociaż, nie? Czyli teraz za szczupaczkiem jeździmy. To. I z jakim powodzeniem? Słucham? Z jakim powodzeniem? No byli w tym roku byliśmy dopiero raz, no to mieliśmy 5 szczupaczków, ale... Niewymiarowe i poszli z powrotem do wody. A oni są tak zdyscyplinowani, że 1 centymetr brakuje i nie wezmą, nie wolno. Ale inaczej. Czasami może być tak, że to się kłóci ze sobą działka i ryby, bo Ania mówi, tu trzeba przyjechać na działkę, a Edzio mówi, jadę na ryby. Co to wtedy? Się, to się nie kłóci, tylko się żoną kłóci. Żona jedzie na działkę, a ja jadę na ryby. Żona jeździ jeszcze. Za często nie jeździmy, także... Ja tam się dopasowujemy. Jak oni jadą o 5 czy o 4 rano na ryby, przyjadą o 12, to przecież nie problem, nie? Aha, czyli konfliktu interesu nie ma. Nie ma. Jakoś sobie dogadujemy się. Ja poza tym sama też sobie radzę. I telewizor podłączę, i prąd podłączę, i wodę podłączę. Także... Nie ma wielkiego problemu. Dobrze. Co na tej działce mamy? No co, portfolio, pomidory, papryka. Sałaty trochę. Rzodkiewka, która jeszcze nie wzeszła. Czyli takie warzywa. Wcześniejsze. No ale pomidory, papryka przede wszystkim, nie? Tak, to już na... Ale ta działka jest przede wszystkim, no można powiedzieć, tak jak tu kolega operator mówi, piękna. Aj tam. Są piękniejsze, myślę, na pewno. No dbać trzeba, żeby jakoś to wyglądało. Nie? Tak, bo to się robi nie tylko dla ludzi, ale przede wszystkim dla siebie. No jak człowiek chce posiedzieć na huśtawce, no to chce, żeby ta trawa ładnie wyglądała. Też trzeba było aeratorem przelecieć tą trawę, żeby te suche trawy powywalać wszystko. Także no tak jak okiem popatrzysz, no to chce się na coś ładnego popatrzeć. Zaraz o azalię zakwitną pięknie. Hortensje tutaj, hortensje to mam bardzo dużo. Czyli w tej chwili mamy prawdziwą wiosnę, ale chyba jest sucho.
Oj, strasznie sucho w tym roku jest. Sucho jest. Tak jak wiosną potrzeba wody, to w tym roku akurat nie ma. Jeszcze do tego mamy wodę z sieci, ale w tym roku mieliśmy awarię tutaj i zamiast w połowie kwietnia, to dopiero gdzieś, kiedy? W sobotę teraz, 1 maja, o. Nie, w poniedziałek nawet, poniedziałek. Zawsze po zimie pozostaje dużo takich śmieci różnego rodzaju. Co z nimi robicie? Wywozimy. Gałęzie, to mam taki rębak tu z sąsiadem do spółki. Kupili sobie rębak. No i które takie cieńsze na kompost. To no, zielone, a takie co się nie nadaje, no to do wora i wywozimy. Nie palimy, nie palimy. Nie, o to mi chodzi, bo zdarza się, że niektórzy działkowicze po prostu wypalają i zatruwają atmosferę, przeszkadzają sąsiadom. U was tego nie ma. Nie, okres, nie, że nie. Się wypalało te gałęzie czy ten. Ale to zimą. Sąsiadów mamy super. Tutaj mamy jednych, tam mamy drugich, tu mamy trzecich. Także cztery działki, śpimy, które... śpimy. No ci akurat tak na ogół to nie, ale ci i ci, no to często jak przyjdzie lato, ładna pogoda, to potrafimy i przez tydzień spać i dłużej. A zaczynamy najczęściej od Leszka, tego sąsiada imienin. On ma 2 chyba czerwca czy 3 Leszka jest. I od tamtej pory zazwyczaj pierwsze posiedzenie i pierwsze spanie. No. To może, może poprosimy sąsiada tu do nas. Doli też tutaj działkowiczka przywitała sąsiada z działki. Jak tu się żyje na tych działkach? No jak u siebie w domu. Bardzo tak... dobrze, sąsiadów mamy eleganckich, no... miłych, uczynnych. Tak jak patrzę na te sąsiadujące ze sobą działki, to gdyby nie ten płot, tak to nazwijmy, to ogrodzenie, to można by powiedzieć, że tworzyłby jedność, bo jedno i drugie jest pięknie zadbane. Kiedyś nie było płotu, ale to ze względu na pieski. A co, pieski się nie lubią? To znaczy lubią się pieski, ale no po prostu biegają. Po całej przestrzeni, po dwóch działkach. Co tam pan ma na tej działce? No widać, że mnóstwo kwiatów, pięknie przystrzyżony trawnik. Co jeszcze? Co ja mam? No. To, co i wszyscy, to, co tutaj rośnie. Ogórki. Ogórki, pomidory pod folią. No, poza tym pietruszka, cebula. No i wodę widzę. No woda też jest. Jest stawek, są rybki. A teraz ta wiosna, tegoroczna wiosna jakaś kiepska taka trochę, nie? No sucha, ale mi się wydaje, że wczesna jest. Tak, nie?
No już mamy maj przecież i to ledwo dopiero co wszystko z ziemi wyłazi. No ale mi się wydaje, że w tamtym roku było gorzej. Bo jeszcze były przymrozki, a teraz jakoś już ostatnio... Moje nieszczęście, ja robię masę zdjęć i se porównuję, co było rok temu, dwa lata temu. Także no, w tym roku nie jest tak wcześnie. Starość to tam. Nie wszystko się pamięta, co było w zeszłym roku. Czyli można o niektórych rzeczach zapomnieć. Można. A jaki rok się zapowiada? O, tego to nie wiem. To, co w telewizji powiedzą, to ja nie jestem taki, no, nie bardzo się znam na tym. Także, no, nie wiem, tyle coś tam się przeczyta, co dzień się patrzy na pogodę w internecie. No. I co, działka stanowi takie podstawowe hobby? No tak, przede wszystkim w tym wieku. No. Ale to jest kosztowne hobby. No jest, no czasem to człowiek za te pieniądze, co to włoży, to by poszedł i na straganie kupił, ale to zawsze to jak... To swoje lepiej smakuje. Lepiej smakuje, to jest raz, a po drugie no jest jakieś zajęcie, bo no, no co by robić, siedzieć w domu i w telewizor patrzeć cały czas, no to też nie bardzo. A to jest na świeżym powietrzu. Też traci pieniądze. To jest, no. No, nie? Na jedzonko czy coś, a tutaj szczypiorek, rzodkiewkę gdzieś. No ale do tego szczypiorka, do tej rzodkiewki też coś trzeba. Oj, no trzeba. Czasami jakieś tam piwko chłopaki wypiją, bo ja to akurat nie lubię. Dryneczka przy tym grylku. No wiadomo, no. Te działki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni. Jak tutaj z odorami tymi z oczyszczalni? No w tym roku jest spokój, ale czasami no się nie da. Z tym, że zauważyłam, ludzie jak idą albo jadą rowerami, to tak nawet kną, mówię, jak to ludzie mogą wytrzymać, a u nas nie czuć na działce. To znaczy... Zarośnięte tak trochę, ja nie? Tak, to są swojskie zapachy, a do swojskich zapachów zawsze się można przyzwyczaić. Czyli jak się wchodzi w ogóle na ten teren, to się czuje, ale będąc tu, to potem już się nie czuje tego, po prostu się przyzwyczaja do tego zapachu. Czyli to nie przeszkadza? No, czasem tylko szczekanie psów przeszkadza, no ale to... Ale to jak wiosną jest, bardziej, jak latem... Jak jest pora karmienia czy coś, to wtedy tam oni ujadają, no... I długo? No, się najedzą. To znaczy, pora karmienia, no i czasami jak odwiedziny są chyba, nie? No. Jak przychodzą ludzie, to wtedy tam, ale to naprawdę bardziej chyba tamci mogą narzekać. My nie mamy powodów do narzekania. No też tutaj widzę pieska biegającego po tym. No, o, też się schowała przed deszczem. Koty, i patrzy, na koty. Co się dzieje. Na koty narzekają ludzie, że chodzą po działkach i brudzą, no ale na to też nie ma rady, bo dzisiaj zwierzę jest bardziej. Ale czy to by było schronisko, czy nie, to kot i tak by był. No może nie, byłby, to znaczy, ale może te koty nie tyle. Akurat chyba nie ze schroniska przychodzą, tylko bardziej bezdomne tutaj jakoś się usadowiły, no, tutaj przy tym. Kręcą się obok schroniska, bo zawsze tam coś tam im jedzenie, skapnie, nie? Zresztą, dostaną, no. Zresztą te ludzie przynoszą też, chociaż tu jest zakaz karmienia na kotów na działce, no ale to... Nie każdy się do tego stosuje, kto lubi koty, to tam zawsze coś podrzuci.